Siemano kolano, dziś jadę właśnie do... Dzisiaj kręcę wam odcinek, czy warto w ogóle robić swapa w oryginale 700. W Raptorze 700, czy zostawić oryginał i... Lubię wybuchać. W ogóle, czy kupić oryginał, czy kupić swapa, jak się jeździ swapem, jak się jeździ oryginałem, jaki kład, gdzie najlepiej się sprawuje, czy swap, czy oryginał. Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. No to dobra, pędzę do garażu. Zapasowy kół, opon, łajeny. Tego tu tutaj jest mnóstwo. Wiecie co, a ja odebrałem już czwarty mandat za przekroczenie prędkości w Niemczech. Właśnie tutaj leży. Dobra, jadę do garażu, a w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że utrzymanie czy Raptora, utrzymanie Raptora to i tak jest kosztowne, nie? A zwłaszcza oryginalnego. I ta niepewność, nie? Czy nie wybuchnie? U nas przywaliło mrozem, teraz jest minus 10. Wszystko pomału zamarza. Normalnie lodowicho, nie? I to gruba wątka, ale by się tutaj Raptorem, kurde, upalało. Będzie jazda. Na pewno, 100%, nie ten. Nie da rady, żebym nie pojeździł. Ale kurde, ślizgo, ja pierdziela. No piękny. Piękny Raptor w oryginale, 700. 700, trochę brudna, ale... Ale to jest coś pięknego po prostu. No pięknie on wygląda. Co lepiej kupić? Czy kupić swapa, czy kupić oryginała? Czy jak wam silnik siądzie w Raptorze? Czy wsadzać tam silnik od motocykla? Czy zostawić w oryginale, wydać po prostu te około, nie wiem, między 7 a 8,5 tysiąca na remont? Może ten odcinek wam podpowie, co wybrać. Ja wam powiem, że tak, z perspektywy czasu stwierdziłem, że lepszy jest oryginał. A dlaczego jest lepszy oryginał? Dlatego, że jest po prostu lekki, dobrze wyważony. A jakie są różnice? Powiem wam tak, Raptorem oryginalnym to po prostu powiem wam, że no to jak taka kozica górska. Tak bym to określił. Po prostu lekki, przewidywalny, nie, ma tyle mocy, ile potrzeba, nie jest ciężki, dobrze wyważony, no co prawda, no, lubię wybuchać. A z kolei swap, obojętnie, co byście tam nie wstawili, no bo podobno mówią, że jak od KTM-a się wsadzi, to jest to samo. To nie jest nigdy to samo, pamiętajcie, to nie jest nigdy to samo. To zawsze jest jakaś tam zmiana. I teraz tak. Jeżeli byście chcieli, przypuśćmy, uczyć się na ośce, nie? Ale i przypuśćmy jeździć same jakieś takie największe żwiro, na przykład Uzdowo, na przykład Biały Bór i wyrywać na koło, trenować to, pojeździć po mieście, no to swap jest dobry. To jest top, to wtedy swapa polecam, jeżeli takie coś wybieracie, taką drogę. Ale jeżeli byście chcieli pojeździć dobrze po torze, chcielibyście pojechać do lasu, tam gdzie po prostu jest mało miejsca, trzeba po prostu się wykręcać. Jeżeli chodzi o koszty, no koszty utrzymania Raptora oryginalnego, no to no, trzeba się z tym liczyć, nie? To nie jest tania sprawa, tak? Zawsze coś tam jest do roboty, nie? Decydując się na swapa, to praktycznie co? No tylko olej wymieniacie i macie silnik wieczny. Jedynie tylko co? Opony tam trzeba wymieniać. No wiadomo, no to też jest kosztowne, no bo 4 opony w kładzie. No sprzęgło tak nie siada, nie? W swapie. No generalnie, jeżeli ktoś by chciał się dobrze kładem pobawić, taka głupawka, taka prawdziwa głupawka, nie? Taka, no to oryginał. Oryginał, to wtedy polecam oryginał. Trzeba dolać oleju i znowu wydać parę złotych do oryginała. Powiem wam, akurat w moim przypadku, na początku trochę żałowałem, nie? Ale później stwierdziłem, że jednak ja wolę albo pojechać na jakąś dużą żwirownię. Chcę pojeździć po mieście, chcę potrenować jazdę na ośce. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że swapy no, mają więcej mocy, lepiej to po prostu wychodzi, nie? Lepiej po prostu to podrywa na koło. Nawet jak Łukasz do mnie przyjechał i oryginalnym Raptorem, to i tak go tam coś poprzerabiał, że po prostu miał więcej koni, nie? Oryginalny Raptor ma około 50 koni.
A już tak jak na przykład mój swap, no to ma 78 koni. Ten sezon, może nie tam jakieś wyjazdy na jakieś tam miejscówki, ale dużo treningów jazdy na kole. Właśnie szukam takiej miejscówki, gdzie po prostu bym mógł to trenować, żeby to nie była jakaś wąska ulica, tylko dosyć jakiś plac, dosyć szeroki, żeby po prostu utrzymać tą równowagę, żeby mi nie zjeżdżał na prawo, lewo. Na tej mojej ulicy, no to po prostu raz jest skos w lewo, raz w prawo i chyba, że po prostu od razu pójdę w wolną gumę, nie? Jak pójdę w wolną gumę jak Łukasz, no to tylko trzeba po prostu trochę pokonać strach i będzie dobrze. A, jeszcze jedno. No patrzcie, jak tutaj ten silnik, jak to wszystko wygląda. Silnik oryginalny Raptora jest naprawdę lekki, nie? To mi ktoś próbował powiedzieć, że jak się wsadza KTM-a, no to jest podobna waga, ale ja nie wierzę w to. No i w ogóle to jest wszystko dopasowane. Zobaczcie, jak ten silnik z tyłu siedzi, to praktycznie z przodu. To jest tutaj pusto, tu nic nie ma. Aha, w ogóle bym musiał sprawdzić poziom oleju. Jest, ale trochę mało. Paliwa mało. Idziemy na lód. Wsteczny bieg to jest po prostu petarda. Mieć wsteczny bieg w kładzie to jest naprawdę coś pięknego. Ja to doceniam, że wsteczny jest potrzebny. Jak tu uciekać Raptorem, jak nie ma wstecznego? Taka lipa, taka krowa miejska. Kurde, jest tak ślizgo, że normalnie nie idzie chodzić, tutaj się przewrócę. Ale może coś fajna nagrywka wyjdzie, jak Raptor się ślizga. No na lodzie najlepiej się upala. Oczywiście cały mokry i brudny, nie? Kurde. Coś pięknego po prostu. Ojeny, się tu przewrócę. Dobra, jedziemy. Wsteczny. Jedziemy! Trzeba uważać, bo kamera droga.
ten wsteczny. Wsteczny to jest naprawdę coś fajnego. Żeby swapy miały jeszcze wsteka, to by było coś pięknego. No ale niestety nie ma. Chociaż jak się zgłosicie do kolegi, którego znacie z Białego Boru i z Górnej Grupy, to on potrafi wam zrobić, kurczę, raptora ze wstekiem. On wszystkie motocykle robi ze wstekiem. Aha, i jeszcze wam tutaj też powiem, czy warto w ogóle wsadzać szeroką ośkę do kłada. Jeszcze z poszerzeniami. Tak jak tutaj w tym jest, patrzcie. No jest bardzo szeroko ustawiony. Jeżeli chcecie upalać po terenie, czy jeździć po torze, to jest bardzo kiepskie rozwiązanie. Jeżeli chcecie po ulicy lub naprawdę na bardzo duże żwirownie, tam gdzie naprawdę się napędzacie, tam 150 pod górę lecicie, to wtedy tak, nie? I tak samo przód, tak szeroko jak ten ma, bo on ma naprawdę bardzo szeroko. On praktycznie na małego busa nie wchodzi. Bardzo szeroko stoi. Także przód, jak i tył. Jest poszerzany i przód, i tył. Do wyrywania na ośkę, taki szeroki, jak najbardziej. On po prostu nie skręca, jeżeli wyrwiecie go na koło. Nie leci prawo, lewo. Różnice ciśnieniowe nie robią dla niego żadnego znaczenia. Jest po prostu taki szeroki, że jest stabilny. Mój jest Raptor MT-07, no nie jest tak szeroki jak ten. No i ja na przykład czuję, no po prostu raz na prawo, raz na lewo. No ciężko mi to w ogóle ustawić. Nie potrafię tego zrobić. No ale właśnie to też taka podpowiedź, nie? Czy warto go tak akurat poszerzać, nie? I czy to jest potrzebne? Powiem wam, że kiedyś Yahoo dał mi 660 Raptora i on w ogóle oryginała ma bez poszerzeń, bez niczego i naprawdę bardzo fajnie się tym jeździło. No trzeba uważać, nie? No nie można tam na maksa tego gazu dać, nie? No bo on jest no taki, wiecie, no wywrotny bardzo, nie? No szeroki kład, no to będzie bardziej taki stabilny, no ciężko będzie go po prostu na bok przerzucić, nie? A takiego wąskiego, no to po prostu robimy to w chwilę, moment. Mój swap MT-07, nie? Jak tam dobre bąki pokręcę i to i tamto, to i tak na dwóch bocznych leci, nie? Może tak to nie widać, ale tak jak Tomek na przykład obserwował i patrzył, mówi, ty, no te kurde, te koła, to kurde są na boku, nie? Zwłaszcza tylne, nie? No. No tak to wygląda. Co warto, co nie warto, to już musicie sobie sami odpowiedzieć, jak chcecie jeździć, gdzie chcecie jeździć, jaki macie teren wokół domu. Czy chcecie trenować na ośce, czy chcecie jeździć na jakieś małe żwirownie, pobawić się dobrze po lesie, po małych zakrętach gdzieś ciasnych, na torze. Ja wam powiem, że jak kupiłem tego Raptora, to z Kubą pojechaliśmy na tor do Torunia i nie na tym dużym jeździliśmy, tylko na tym mniejszym i naprawdę tam mocne zakręty były prawo, lewo, nie? Ja wtedy miałem tego oryginała Raptora, nawet nie poszerzanego wtedy i naprawdę wtedy to się bardzo fajnie jeździło, nie? Po prostu to jak strzała leci, nie? A taki swap, to tam po prostu, no to taka jazda, bo jazda. Ale mówię, musicie sobie sami się zastanowić, wybrać. No ja wam wszystkie moje odczucia, to co, czym się, jak jeździ, to wam tutaj właśnie przekazuję na tym odcinku. Może po prostu i wam podpowiem i pomoże ten odcinek w wyborze właściwego Raptora. No. O innych pojemnościach się nie będę wypowiadał. 660 jeździłem. Kiedyś mi narzekali, nie, że 660 to takie gdzie, no to takie bardzo wyczynowe, psują się to, tamto, ale na przykład no Yahoo jeździ cały czas. Jeden tylko teraz remont robił ostatnio, nie wiem, chyba w zeszłym roku. No i nie narzeka, no cały czas jeździ, go żoguje, a w ogóle jak ta 660, jak w ogóle na stojąco na koło podrywała, no po prostu ona jest już w ogóle lekka i bardzo zwinna, nie? Taką 660 też bym mógł mieć w oryginale, nawet zamiast tej 700. A czy można 660 zarejestrować? No akurat ja parę widziałem zarejestrowanych, a
To nie wiem, czy można, czy nie można. A i w ogóle też pytacie mnie, jakie, czy są problemy z zarejestrowaniem kłada. Jeżeli kupujecie z homologacją zarejestrowanego, no to nie ma żadnych problemów. A to już obojętnie na jaką kategorię, no wiadomo, po ulicach tak za dużo to i tak się nie jeździ, nie? Mnie zresztą policja na kładzie jeszcze nigdy nie zatrzymała, nikt się do mnie o nic nie przyczepił, czy jeżdżę tym, czy jeżdżę swapem, po prostu. Ten głośny jest, no to czasami sobie myślę, o kurde, no tu już mnie zatrzymają, nie? Ale nie, jakoś nie. Czyli jest taka tolerancja dla kładowców i endurowców. No dobra, słuchajcie, kończę odcinek, coś tam pojeździłem, oleju dolałem, pogadałem. Hej, trzeba spadać. Trzeba szykować pieniądze na ten mandat. 20 euro teraz. A tak w ogóle za wszystkie, ile już zapłaciłem? 80 euro. Te mandaty nie są aż takie bardzo wysokie, ale... No, ale są. Teraz jeszcze za parking dostaliśmy, nie? 55 euro. Kurde, ja nie wiem. Tragedia. Tragedian, jak to mówią. To co? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, nara, do następnego odcinka. Jak ja już się rozgadam, to po prostu nie mogę skończyć. Może jeszcze sobie coś przypomnę o tym Raptorze, to jeszcze dogram o tych różnicach, nie? No. Aha, jeszcze wam coś powiem. Słuchajcie, na jakich oponach mi się najlepiej jeździ, nie? Jeżeli na przykład tak, po mieście, czy na przykład na jakąś małą żwirownię, taką, gdzie nie ma wysokich górek, tylko są po prostu jakieś takie małe, dużo jest jakiegoś takiego, wiecie, przestrzeni, że można sobie jakimś torkiem tam pojeździć, nie? To na przykład, jeżeli chodzi o opony, to wolę takie na pół łyse, nie? Dlatego, że nie mają takiej przyczepności i fajnie po prostu to wszystko mieli, nie? A jeżeli chodzi o na przykład jakieś podjazdy takie trudne, czy gdzieś po prostu wysoko trzeba wjechać, nie, no to wtedy już, wtedy to już dobra, nowa opona musi być, nie? Ale tak do takiej głupawki, nie, takiej, nie wiem, wyrywania na koło, czy w ogóle takiej zabawy na kładzie, nie, to takie to półłyse po prostu wolę. Nowe opony się mi nie sprawdzają, jedynie tylko w teren taki, o, gdzieś podjazdy, coś, żeby dobrze wjechać, nie męczyć tego. Aha, i jeszcze jedno, słuchajcie, no na przykład weźcie sobie Biały Bór, pooglądajcie sobie na YouTube'a trochę i na przykład jak ktoś robi nagrywki z Raptora oryginalnego 700, nie? No to ten Raptor to tam, kurde, można powiedzieć, że ledwo co wchodzi, jak na zwykłych oponach. Wiadomo, jak ktoś łopaty założy, nie? No to idzie. A jeżeli na zwykłych oponach, no po prostu, no to tam padają po prostu Raptory. To jest po prostu taka góra, która po prostu eliminuje Raptory 700. Ale jeżeli ktoś tam już pojeździ swapem i lubi takie po prostu tematy, no to wtedy swap to jak najbardziej, nie? To wtedy tam jest zabawa na Białym Boże. To już nie jest męczarnia, po prostu to po prostu wchodzi, to po prostu czuć tą moc po prostu, nie? No jest coś pięknego, nie? Jedyny problem na Białym Boże to miałem wtedy, nie mogłem podjechać po takim tygodniowych ulewach, nie? Jak naprawdę ten piach był taki mokry jak beton, nie? No to każdy kład ma wtedy tam ciężko, nie? Jeżeli jest piasek taki na wpół wysuszony, to wtedy idzie, nie? No dobra, nagadałem się. Już więcej chyba już nic tam nie wymyślę. To trzymajcie się. Nara, hejus. A może paść takie jeszcze pytanie, nie? W tym sezonie teraz, jakim kładem będę najczęściej jeździł? Powiem wam, że najczęściej będę jeździł MT-07, dlatego że po prostu, tak jak wam wspomniałem wcześniej, będę po prostu uczył się jazdy na ośce. To jest priorytet na tę chwilę. Nara.